Cześć słodziaki, a dzisiaj zrobimy bałwana prawdziwych rozmiarów w miarę. Jest już taki jeden tutaj. Co? Ale z waty cukrowej. Oj. Co ty robisz? Zostaw tą maszynę. Stała? Dobrze? A potem bitwę na śnieżki właśnie z waty cukrowej. Ale najpierw się zabałkany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrobić. Przypominam również o łapkę w górę, ponieważ na 400 tysięcy subskrypcji jajkitek odbieramy nasz własny sklep muffinkowo-kitkowy z różnymi gadżetami, słodkimi rzeczami i tak dalej. Ale jeśli chcecie, żebyśmy jeszcze nagrali kolejny odcinek z waty cukrowej z naszą piękną maszyną ale amerykańską. Do waty cukrowej zostawcie teraz pod tym filmikiem ile? 4000 łapek w górę. 4? Słuchaj, i tak nie dadzą rady wbić nawet 5000, więc przestań. A my zaczynamy robić naszego bałwana i bitwę na śnieżki z waty cukrowej. Okej, tym razem nie tworzymy już waty cukrowej z płatkami typu X, tak jak robiliśmy to na tamtym odcinku. Tym razem ja i Kitek tworzymy kolejną watę cukrową. Kitek też na swoim kanale, także koniecznie wbijcie do niego po tym filmiku. Robimy bałwana. Bałwan jest biały, biało-niebieski, więc... Oj, sięka. Kitek, wiesz, kiedy śnieg jest żółty? Jak się na niego sika. Jak piesek na niego nasiusia. Tak samo. Nasz bałwanek nie będzie wcale nasiusiany, ponieważ będzie... Tak, mam niebieski i mam taki, chyba ten lodowy, no bo w sumie... Ej, lodowy smak bałwana, no to taki jest śnieg, więc... Gratulacje. Już mamy tu powiedzieć, tak jak mówiłem, jednego bałwanka już tutaj mamy. No co jest w bałwanku? Zbierzemy ten o smaku lodowym. O nie, on będzie smakował jak cukierki lodowe. Tak, czyli dobrze będzie smakował. Co ty robisz? Co ty robisz? Dziwnie. No weź to wsypanie. To się watę. Ma lepiej niż te cukierki, wiesz? No dobra, będziemy słodsze. Potrzebowali dużo, dużo, dużo waty cukrowej, żeby zrobić tego ogromnego bałwana. Więc odpalamy naszą maszynę. Jak ty chcesz to zrobić? Jeszcze się zastanawiam, dobra? Za dużo cukru nasypała, jak zwykle coś musiała zepsuć. Czekam, aż się to zagrzeje i bierzemy, robimy ją na naszych wielkich patyczkach. On był używany, fuuu. A nie możesz czegoś innego jeszcze tam dodać? A co? Nie wiem, na przykład ja kupiłem ostatnio takie cukierki kwaśne. Jeszcze mamy nerdsy, możemy dać nerdsy do waty, ale to u ciebie. A nie możemy wsypać tego do maszyny i zobaczymy, co się stanie u ciebie? To u ciebie. Nie! U ciebie, bo ja robię bałwana. No weź, no sama jesteś bałwanek, powiedziałem ci już. O nie! Będziesz to sprzątać, dziękuję! Cięcie! Masz coś do bałwanu? No tak, takich co rozsypują cukier na całe mieszkanie to mam. No ale będziesz miał teraz słodki... Słodkie pokój. Stópki. Słodki pokój. Słodkie stópki. Stópki będę miał słodkie. No, a dziwnie się tym oddycha. No tak, wiem, bo już to zakładałem. I bałwany mają strasznie ciężko z tymi marchewkami. Tak, bo one na pewno to czują. No, dobra. Jak ty wyglądasz? Uraczę. Mam w całej skarpetce cukier. Dobrze, że ja jeszcze nie mam, na razie się nie denerwuję. Ja nie mogę. Czy ty, robiliśmy tyle razy watę cukrową i ty do tej pory masz problem? Okej, okay, już robię. Jest pięknie biało-niebieska, czyli w sumie niebieska. Czyli biała. Ale widzę, że przynajmniej się nauczyłaś kręcić watę cukrową jak od góry. Jest okej. Okay. I zrobimy z tego... Kuleczkę. Pierwszą kulkę trzeba zrobić większą, czyli trzeba podwójną porcję, żeby czyli to grube była nóżki baza. Trzeba mu zrobić. No tak. Pupę. Takie grube, grube pupę. Nóżki. Jaką pupę? Grube nóżki. No pupę. Nie, grube nóżki, potem idzie brzuszek, a na końcu idzie głowa i mamy bałwanka. Elza, ulepimy dziś bałwana. No właśnie lepisz. No chodź, zrobimy to. Nie mamy śniegu. Tak dawno nie widziałam cię. No przecież tutaj jest. Nie chowaj się. Obraziłaś się. Czy to? Nie mogę oddychać w tym, muszę to zdjąć. No to zdejmuj to, żeby cię było lepiej słychać. Zbieraj, zbieraj watę. Dobra, mamy pierwszą kulkę chyba już, tak? Czy jeszcze? O matko, ile tego się... To musi być większa, więc ja muszę jeszcze drugą porcję zrobić. O matko, to się rozstaje. To jakiego ty wielkiego tego bałwana chcesz zrobić? Czemu to jest tyle tego? No, rób, matko. A nie. Rób, nie narzekaj. Nie, bo mi się ta statyczka zwala. Jejo. Już będzie końcówka zaraz. To już jest na pewno końcówka. Okej. Okay. No już jest chyba prawie zero. Możesz już zatrzymać, mi się wydaje. No, koniec. Szybko wsypujemy drugi, ponieważ to nam się nie może zniszczyć. Bo mają powstać... Ach, zatrzymaj się. Mają powstać trzy kulki. Potrzebujesz chyba na to jakąś miskę, co? Już mam talerz. Masz? No przecież na czym ja bym położyła to na dywanie? Tylko jedna? No dobra, nie, nie wtrącam się. No sprzątanko będzie po tym. Co ty robisz? Weź następny patyczek. Nie, bo to jest jeszcze pierwsza kulka. Co ty, jeszcze grubo? To ma być wielki bałwan! No mamy tu jednego, już powiedziałem! Kitek za kamerą! Co? Ja jestem bałwanem? Tak. Nie mogę być bałwanem i kotem jednocześnie. Ładna jest ta kulka, podoba mi się, tylko będzie jeszcze większa. Dam radę. No dobra, okej, okay, ufam, ufam tobie. A oprócz tego ja chciałem wrzucić to fifi. Co wy myślicie o tym, żeby wrzucić do waty cukrowej to fifi? Albo poczekajcie, mam jeszcze starsy. Ze starsów możemy w sumie zrobić mu guziczki. No, ale mega, tak.
i na ślinę. Sama jesteś na ślinę. Masz marchewkę? Nie mam. No to jak ty chcesz zrobić bałwana? No nie było. Bałwan. Kiedyś miałam żelkowe marchewki, szkoda. Ej, co wy na to, żeby zrobić z Nutelli? Ja myślałem o tym, ale nie wiem, czy się maszyna nie zatnie. Jestem ciekawy, jak się zachowa Nutella. Ona chyba się po prostu podgrzeje i potem się spali, tak mi się zdaje. Dawaj, 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 dawaj. To już jest większe z mojej głowy? Dawaj, dawaj. Prawie na kamerze wygląda, że tak. Ale w rzeczywistości jeszcze nie. Jeszcze większa kulka? Jeszcze? To będzie ta baza. Baza naszego bałwana. Baza astral. Nie. Matko, jakie to jest wielkie. No już, wystarczy. Taki może być? Chyba tak, co nie? Może być. Lecimy z następną. Nie ma. Pierwszą gigakulę już mamy. Teraz pora na drugą. Mufina założyła okulary, bo stwierdziła, że chce bardziej wyglądać jak bałwanek jednak. Bardzo chce się utożsamić po prostu. Tak. Dobra, my robimy na szybko drugą kulkę i widzimy się za chwilkę. Za chwilkę! Póki Mufina bierze i nam robi watę, to ja mam do was takie pytanie. Napiszcie w komentarzach, czy widzieliście odcinek, jak zdobywaliśmy te słodkie pluszaczki. Jeżeli wy wiecie, z jakiej to jest serii, to napiszcie teraz wata. Niech będzie wata cukrowa! I w tym momencie przypniemy wam serduszko. Będzie serduszko, co nie? Ania, będzie serduszko? Będzie. Oprócz tego, oczywiście, otwieramy niedługo, albo już w sumie otworzyliśmy kotki! Tam są koty, tak jak do mnie pasuje. Ja bardzo lubię te koty, ponieważ tam są fajne, słodzitkie myszy i kotki. A kotki lubią myszy. Mufina, jak ci idzie? Świetnie. Jeszcze trochę i mamy drugą kulkę. Mam nadzieję, że ta pierwsza do tego czasu nie opadnie. A co ty na to, żeby kupić w sklepie, na przykład w Tigerze, mega dużo waty cukrowej z Tigera i ją połączyć i coś z niej zrobić? Ona jest taka w tym momencie dobra do lepienia. Ale brzydka ta kulka, to będzie ostatnia. O matko, jak ostatnia? No. Jeszcze jedna. No wiem, ale ta szybko zrobimy. Dobra, mamy już największą kulkę, najmniejszą, teraz czas na środkową. Tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Staram się. Mufina kręci ostatnią kulę, ja składam jakieś dziwne pudełeczko z Tigera. Czemu to się takie dziwne robi? To jest poprzedni cukier, musisz poczekać chwilę. No i mówiłem, że trzeba chwilę poczekać. Ale mega, dużo tego. A dwoma rączkami to rób, czemu ty to robisz jedną? Dawaj dwoma rączkami. Jakie to śmieszne. Czemu śmieszne? Ale kulkę bardziej, musisz od dołu teraz, właśnie, od dołu teraz. Dawaj, czekamy na kulkę. Teraz ciebie będzie kulka. Co, sugerujesz, że po prostu Łukasz będzie grubiutkim? Twój kalendarz adwentowy, który szykuje. Ojeju, nieważne. Nie mów o nim, to jest super kalendarz adwentowy. Ale będzie mega. Tyle? Tyle. Czas nas gonić, trzeba formować bałwana. Padła mi na dywan, fuj. No cóż, no będziemy musiała taką zjeść. Tak, tutaj mamy bazę naszego bałwana, która się spłaszczyła. No tak, no bo przecież jak będziesz za długo czekać. Trudno, trzeba szybko robić bałwana. Mufinka, ja muszę to obniżyć, bo to nie widać tych kuleczek. Tu są nasze kuleczki. Ulepimy bałwana. Ulepimy dziś Mufinkę. Tak, to jest najmniejsza. No. O, to będzie ta średnia. Czy ja mogę obniżyć trochę aparat? Czekaj. Nie, nie da się chyba. Nie, to jest za małe. Jak za małe? Eleganckie. Jest okej? Jest okej, wygląda po prostu śmiesznie. Musisz go wcisnąć trochę bardziej. Musisz go zgnieść. Tą ostatnią tak zgnij trochę. Zegnij to łapkami. Ale nie tak za... O, nie za mocno! Przestań, już, starczy. Chyba za bardzo. No, nie wiem. I to też powinnaś trochę ugnieść. Tą niższą, tak żeby zniżyć ją tylko. Mhm. Robisz. Co ty robisz? O matko. Nie. Daj mi starszy szybko. Co ci mam dać? Starszy. Już? No tak. Co? Okay. Łap. Poczekajcie, bo ja tutaj nad tym pracuję. O, no coś. Tak. Jest bałwan! O matko, wyszło! Mam już starsy, i z nich zrobimy tak, guziczki. No, na ślinkę. Działa. O matko. Nie, to czemu ty wszystko sypiesz na podłogę? Mufina. No okej, już ma trzy guzi. No, już dwa. Trzymają się! Bałwan! No, trzymają się. Okej, czy my mamy jeszcze coś do bałwanka? No oczka musisz mu dać, tylko nie wiem, czy on się nie przewali. Mufina, proszę cię, zrób ładnego bałwana. No robię! Potem nam powiedzą, że co ty zrobiłaś? Staram się jak mogę, daj mi spokój. On wygląda jak kosmita. O matko, on się przechyla trochę coraz bardziej. Wydaje mi się, że to jest krzywy bałwan w Polsce. Nie, ponieważ wszystko jest pod tą dolną musisz troszeczkę ugnieść. W sensie to ona będzie stabilniejsza. O. No widzisz. No ale to tak, to my chyba daleko nie zajdziemy. O! Chwila, mam pomysł. To wygląda jak robaczek pędraczek. Ja nic nie ruszam. Już stracił jedno oko. Ja jestem tylko ciekaw, kiedy on się przechyli na tyle, żeby po prostu walnąć. Mam jakieś paluszki? Sama jesteś paluszek. Nie mamy paluszków. Proszę bardzo. Co? O nie! Nie, współpracuj. Poczekaj. Dobra, nie wytrzymał napięcia, ale nasz bał. Nasz bałwan. Okej, rozumiem. To wygląda jak... nie wiem co, ale... Bałwan z maty cukrowej! Moim zdaniem wyszedł bardzo fajny. Daj mi jego głowę na chwilę. Ocencie, jak mówię. Daj mi na chwilę tą jego głowę, na sekundkę. Chcę coś sprawdzić. Mufina! Czemu rzucasz? Bitwa na śnieżki, pogięło cię! Ej, nie rzucaj w aparat! O nie! Ej, ale da się tym rzucać normalnie. No. Ej, mega, to jest smaku naszego bałwana. Pyszna wata z podłogi, mniam, 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 mniam. O Jezu, jaka dobra, o matko! Ale biorąc pod uwagę, że gdyby te kłaszki z podłogi wyciąć... No? O wiele lepiej niż te cukierki, serio, jest dobra. Daj mi jeszcze kulkę. Broń się! Ej, no!
Nie, chciałem rzucić w ciebie. Przestań jeść. Olaf! Olaf? Olaf. Zjadłeś Olafa. Zjadłeś mu głowę. Co teraz? Ej, właśnie Olaf miał większą głowę. Nieważne. Dajcie na koniec znać, jak podobał właśnie nasz bałwan. No, powiem tyle, że jest smaczny i że było bardzo dużo zabawy przy jego robieniu. Prawda, jego czapeczka nie wytrzymała, ale trudno, nie miałam też marchewki, wybaczcie. No i to, zostawcie dużo kciuków w górę dla naszego bałwanka i dla naszej bitwy na Śnieżki. Tak, żeby bałwanek nie był zawiedziony, że po prostu poświęcił się na darmo. A my, słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!